Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, zapraszam Was do obejrzenia bardzo jesiennego już, tym razem, raportu na nadchodzący tydzień, prognozy astrologicznej. No właśnie jesiennej, dlatego że niby w kalendarzu jesień jest, ale tak w sumie trzeba przyznać, że nie mieliśmy takiej twardej bardzo zmiany pór roku, bardzo miękko, łagodnie, ta pogoda się gdzieś tam stabilizowała, było bardzo spokojnie. No i wygląda na to, że się chłodem troszkę jednak powieje, więc tej bardziej chłodnej aury zobaczymy więcej, czyli tego chłodu, wilgoci, deszczu, właśnie takiego typowego listopadowego, takiej typowej listopadowej aury zobaczymy znacznie więcej w tym tygodniu. No i też to ciekawe, bo to ma jakieś swoje uzasadnienie astrologiczne również, ze względu na bardzo ciekawe zdarzenia, jakie będą miały miejsce. I to już właśnie od dziś, od poniedziałku. Co nas zatem czeka? No, dzisiejszy dzień, poniedziałek, ten, w którym tutaj oglądacie pewnie w większości naszą prognozę, jest dniem bardzo mocnym, bardzo dramatycznym i dynamicznym niezwykle. Dniem nowiu księżyca. No oczywiście możecie powiedzieć, no co tam, nów księżyca co miesiąc ma miejsce, nic nadzwyczajnego, często zresztą nów traktujemy bardzo pozytywnie, nów jest momentem, kiedy tam się coś uruchamia, zaczyna. Wiecie, w dawnej astrologii nów wcale nie był uważany za szczęśliwe zdarzenie, wręcz przeciwnie. W tradycyjnej astrologii nów był momentem, kiedy księżyc był słaby, słońce go jakby no spalało, można powiedzieć, więc wcale to nie było takie szczęśliwe zdarzenie. Dzisiaj patrzymy na to inaczej. Współczesna astrologia nów traktuje, zwłaszcza ta, która reprezentuje taki wymiar rozwojowy, duchowy, bardziej taki związany z pracą nad sobą, psychologią, duchowością, no to ta nów jest uważany za szczęśliwe zdarzenie, coś, co integruje, motywuje, mobilizuje, zaczyna, uruchamia i tak rzeczywiście jest. Tylko jest mały problem. Nów jest w znaku Skorpiona. A według tradycji astrologicznej nów, a zatem Słońce, ale i Księżyc, czyli Księżyc również, i o Księżycu tam właśnie nam chodzi, będąc w znaku Skorpiona jest w znaku upadku. Oczywiście no co miesiąc ma to miejsce, nie jest to nic nadzwyczajnego, no ale nów w znaku Skorpiona, kiedy ten nów zaznaczony tym Skorpionem jest taki szczególnie istotny, no to już jest coś wyjątkowego. No i okej, no mamy nów, no co miesiąc, co roku jest, prawda, w okolicach, czasem może jeszcze w październiku, czasem w listopadzie. Więc też nic nadzwyczajnego. No ale ten nów nie jest taki zwykły, dlatego że jest piekielnie silny, jeśli chodzi o układy planetarne. Ja więcej o tym mówię w mojej prognozie na listopad, tej na YouTube, albo też tej pisanej, więc jeżeli chcecie taką globalną bardziej analizę, jeżeli chcecie to zrozumieć od strony takiej bardziej głębsze, jak to działa na poziomie takim bardziej, no powiedziałbym, w globalnym, to zapraszam do tej mojej prognozy. I tej pisanej, i tej nagrywanej. Ale tak w dużym skrócie. Nów, czyli Słońce i Księżyc, będą w koniunkcji z Marsem, który przecież w dawnej astrologii w Skorpionie był w silnej pozycji, bo we władztwie. Po drugiej stronie mamy Urana w znaku Byka, czyli tworzy nam się taka huśtawka, linia planet, czterech planet, potężnie silna, potężnie mocna. Jak to, oczywiście tam globalnie, jak to działa, to bardzo dużo się będzie działo. Bardzo mocny, intensywny początek tego tygodnia i połowa listopada i będzie miało to oczywiście swoje konsekwencje globalne, jakieś tam historie z tym związane, ale no nas jak tutaj w tych naszych tygodniowych spotkaniach bardziej interesuje ten nasz taki osobisty, wewnętrzny, indywidualny charakter tego zdarzenia. No więc to zdarzenie będzie mocne i niekoniecznie miłe, trzeba powiedzieć uczciwie. Dlatego, że może bardzo pobudzić różnego rodzaju ekstremy. To, co jest domeną Skorpiona, właśnie ekstremalność, intensywność. Wszystko jest takie radykalne, intensywne, mocne, bardzo silne, bardzo pełne pasji. Więc uważajmy na to, żeby nie eskalować tych emocji nadmiernie, żeby nam po prostu coś nie odwaliło, mówiąc kolokwialnie, żebyśmy nie przeginali pały, mówiąc kolokwialnie, żebyśmy zachowali pewien umiar w ocenie sytuacji, odczuciach, bo po prostu te takie doświadczenia bardzo dziwne, mroczne emocje, to jest listopad, to jest, niektórzy mają bardzo, nie lubią tego okresu, popatrzcie, strasznie dużo ludzi chorują, epidemia grypy, COVID, różne historie nas znowu dopadają,
może nie jakieś straszne jak tam 2 lata temu, ale no jest tak nieprzyjemnie, trzeba powiedzieć. Zresztą mnie też trochę dopadło i słychać w moim głosie, że mam głos bardziej przypominający Barry'ego White'a niż swój klasyczny. Ale mimo wszystko jednak uważajmy, żeby no, zachować taki rozsądek. I ta huśtawka właśnie Planet, ona się potem jeszcze będzie nam wyświetlała przez to, że też dziś jeszcze Słońce w opozycji z Uranem, no czyli po prostu no, ta huśtawka taka bardzo ścisła jest, bardzo mocna. We środę znacznie przyjemniej i spokojniej Merkur jest w sekstylu z Wenus, czyli taki aspekt, który sprzyja harmonii, równowadze, komunikacji, dogadywaniu się, kompromisowi. Czyli tutaj znacznie bardziej łatwiej będzie nam o jakieś takie porozumienie, dialog, znalezienie wspólnego języka, dogadywanie się, jakby dążenie do pewnej takiej, no mimo wszystko jednak jakiejś relacji opartej na kompromisie, na tym właśnie przeciwieństwie tego, co ta poniedziałkowa ekstremalna figura nam uruchamia. W piątek zaczyna się bardzo miło robić. Mianowicie Mars i Słońce są blisko siebie i jednocześnie i Słońce, i Mars uczynią trygon do Neptuna, czyli taki aspekt, który jest bardzo harmonijny, bardzo przyjemny, bardzo pozytywny, bardzo miły, ma bardzo taką pogodną, sympatyczną naturę, dlatego że no, te wszystkie agresywne, takie ostre, mocne, tnące energie Marsa na przykład, no i takie bardzo narcystyczne skupienie na sobie mocy, siły, ja, Słońca, zostaną tak złagodzone, bardzo sympatycznie złagodzone przez tego Neptuna. Czyli będzie większa zdecydowanie tendencja do empatii, do dogadywania się, do porozumienia, bliskości, czułości, miłości, ciepła, serdeczności. Czyli takich powiedzmy aspektów bardziej kojarzących z jakimś porozumieniem, ciepłem, czułością, serdecznością międzyludzką. I o to będzie znacznie łatwiej. I dzięki temu mniej będziemy mieli tendencji do jakichś takich bardzo radykalnych, agresywnych rozwiązań. Zwłaszcza takich, w których mamy ochotę no, wygrywać za wszelką cenę. A zatem to jest dobre dla tych wszystkich z nas, którzy nie lubią agresywnych rozwiązań. Ostrych, twardych. I bardziej dbając o porozumienie, bliskość, czułość w relacjach. No i to będzie też pozytywne, jeśli chodzi o miłość, uczucia, seks. Taki bardzo romantyczny też w sumie wymiar Neptuna. Bardzo miły może się ujawnić. W sobotę no, Słońce z Marsem się w końcu spotkają, bo one tak równolegle szły. Jak wiemy, Słońce idzie szybciej, dwukrotnie szybciej niż Mars. Mars idzie dwukrotnie wolniej. Mars robi 0,5 stopnia dziennie, Słońce 1. No ale się spotkają. Spotkają się w sobotę, czyli to będzie działało no tak w sumie nawet ze 2-3 dni, więc cały weekend na pewno. I to jest aspekt dosyć ostry. Nawet powiedział agresywny. Sprzyjający bardzo takim działaniom opartym właśnie na konfrontację, walkę, pobudzenie, rywalizację, sport. Oczywiście możemy to wyrazić bardzo fajnie, pozytywnie na treningu, podczas ćwiczeń, jakichś tam sztuk walki, w sporcie, w bieganiu, w treningu, w jakiejś rywalizacji takiej opartej na takich zdrowych, dżentelmeńskich zasadach. Natomiast gorzej będzie, jeśli komuś będzie ułańska fantazja odwalała i jakieś tak zwane ciężkie kopyto, jazda, bardzo ostra, agresywne takie działania, wywalania tej złości na innych ludzi w zupełnie przypadkowych sytuacjach, to już znacznie, znacznie mniej fajne będzie. Więc uważajmy, bo popatrzmy, ta huśtawka w sumie, to ona będzie prawie cały tydzień tak trwała i ona będzie miała ten swój wymiar takiej agresywności długo, więc uważajmy na tę energię bardzo. Ale żeby nie było tak, że tylko same mamy jakieś takie twarde, ostre rzeczy, będą też miłe rzeczy. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. 30 listopada organizuję online Wieczór Wróżb Andrzejkowych, który będzie takim rodzajem trochę zabawy, ale też treningu wróżbiarskiego dla tych wszystkich, którzy lubią karty, lubią wszelakie karty. Tarota, zwykłe karty, jakieś anielskie, jakieś tam, prawda, przeróżne. I to będzie taki trening trochę,
ale i zabawa, czyli to jest dla wszystkich. Dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają cokolwiek tam, dopiero coś tam wiedzą, coś ich to interesuje, ale i dla takich już naprawdę za bardzo zaawansowanych, dlatego że to jest fajna zabawa. Nie o to chodzi, żebyśmy tu strasznie poważnie traktowali. Wiecie, jak ja robię sesje, jak robię na przykład kursy tarota, to ludzie często tak bardzo poważnie to traktują. Nie potrafią się bawić tym. Przecież to jest zabawa. Tu chodzi o zabawę. Tu chodzi o pewnego rodzaju taki luz. O to, żeby też coś... Ale oczywiście też jest to zabawa połączona z pewną medytacją, z pewną jednak pracą nad sobą. Więc taka fajna okazja do tego, żeby potrenować. 30 listopada, bardzo atrakcyjna cena uważam i też fajny czas. Będziemy sobie pracować między sobą. Ja dwóm osobom postawię tarota, tak szkoleniowo, treningowo. A i będziemy między sobą w pokojach tak zwanych na Zoomie robili. Będziemy się losować, będzie fajnie, będzie bardzo ciekawie, bardzo sympatycznie. Jakieś niespodzianki wróżbiarskie. Zapraszam serdecznie. Od 18 do 22, czyli 4 godzinki aż. Od 12 do 14 stycznia zapraszam Was serdecznie na bardzo ciekawy warsztat, jakim jest astrologiczna mapa marzeń. Czy kiedyś robiliście mapę marzeń? Taką mapę, w której pisaliście swoje marzenia, pragnienia. To jest też technika, która służy do... taka trochę magiczna, prawda? Jakieś tam marzenia sobie zapisujemy i tak dalej. Ona ma swoje uzasadnienie w neurofizjologii i w technikach nauczania w postaci tak zwanej mind mapy, mapy umysłu, czyli nasz umysł w bardzo ciekawy sposób notuje informacje, zarządza nimi w postaci takiej takich neuroasocjacji, byśmy powiedzieli. No ja nie będę o tym mówił, będę o tym mówił na zajęciach. Ci, którzy trochę coś tam wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. No i wizualizacja, techniki, po prostu wyobraź sobie coś tam i tak dalej. No i astrologia. Astrologia. W naszym horoskopie są ukryte zasoby, potencjały, do których będziemy docierać. Będziemy docierać do naszych zasobów, zamieniać je na pewnego rodzaju metodę, dzięki której będziemy mogli te fajne rzeczy pracować z nimi. Zapraszam serdecznie, fantastyczny warsztat. Zobaczycie astrologię w wydaniu takim, no, magicznym trochę. To już nie jest tylko takie gadanie o horoskopie. To jest bardzo aktywna praca z naszymi zasobami. Zapraszam bardzo serdecznie 12 do 14 stycznia w Nałęczowie. Wyjazd noworoczny. Będzie fajnie, bo to już po nowym roku. Nowe plany. Zapraszam do sklepu. Trwa przedsprzedaż na horoskop na 2024. Ta niebieska książeczka, którą doskonale znacie. Wydaje już ją od 98 roku. I ona już tylko, ona nie będzie dostępna w punktach prasowych, w kioskach, jakieś tam ruchu, nigdzie. Tylko u mnie, tylko na solarius.pl w sklepie. Tylko u nas będzie dostępna. Zapraszam serdecznie, możecie już kupować. Subskrypcja trwa, a będziemy wysyłać na Mikołaja. Na Mikołaja będziemy wysyłać już prognozę w przyszły rok. No i oczywiście astrokalendarium. Zaczyna się czas prezentów. Święta niedługo, więc już zaczynamy myśleć o tym, co fajnego kupić, co ciekawego zaprezentować, dać komuś. No i astrokalendarium jest świetnym pomysłem. Zresztą horoskop na 2024, ta niebieska książeczka też. Zapraszam serdecznie dla tych wszystkich do sklepu, coś jeszcze ciekawego dobrać, bo jedna paczka, w jednej paczce możemy w tej samej cenie więcej rzeczy zebrać, więc zapraszam. Przyjrzyjcie się, popatrzcie książki. Biżuteria astrologiczna. Zapraszam serdecznie i zapraszam za tydzień.